A więc cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Farmer z Wielkopolski. Witam was serdecznie w kolejnym filmie na kanale i witam was serdecznie w długo oczekiwanym właśnie filmie wraz z przygotowań do budowy właśnie tego, co mam właśnie od bardzo długiego czasu do zbudowania, czyli, moi drodzy, no, klatka dla królików. No jeszcze dzisiaj, jak widzicie, nie będę tego budował, bo dzisiaj tylko wam pokażę materiały, które mam gotowe, które będę między innymi używał. Mam nadzieję, że przede wszystkim to, co tutaj widzicie, to póki co mi nie zabraknie. Możecie pisać w komentarzu już od razu, czy tenże materiał będzie mi pasował do budowy, czy też nie. Jutro mamy środę, dzisiaj mamy wtorek, więc akurat dzisiaj ten film jeszcze będziecie widzieć, więc do zagłosowania mi w komentarzu, czy tam do odpowiedzenia, możecie mi od razu odpowiedź w komentarzu na to właśnie odpowiedzieć, czy będzie pasować, czy mam z innego materiału budować, czy też nie, bo na tą chwilkę mam tylko takie rzeczy, bo innych niestety nie mam. No i dzisiaj troszeczkę, moi drodzy, poopowiadam jeszcze, co sprawię budowy, ale na zanim tego nastąpi, to na samym sobie pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górze pod filmem, komentarza i udostępnienia innym, a także zapraszam na kanały, które są standardowo wymieniane. No i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych filmów, bo właśnie mówiłem, że Daily Marathon trwa, więc także ruszamy z tym Daily Maratonem cały czas. Nie zatrzymuję się, więc praktycznie tak to będzie wyglądać. Jak widzicie, no, materiał, który tutaj mam, to na razie stoi w tym miejscu, gdzie już w poprzednim odcinku nagrywam dla was powrót z planami na bycie rolnikiem od zera. Ja ten materiał, który tutaj mam, będę musiał przenieść, a poza tym jeszcze też będę musiał kozły jakoś wynająć. Nie wynająć tylko kozły tutaj półłucinej, bo ta klatka, która będzie budowana, to już mówiłem, że będzie ona sześciokomorowa. Więc myślę, że może z tego kozły by tutaj zrobić, żeby jako nóżki, żeby ta klatka, wiadomo, trzymała się. Jeżeli by brakowało, no to wiadomo, będę musiał jakoś załatwić, bo inaczej będzie przerwa odbudowy. No i poza tym też, moi drodzy, no co, tą klatkę, którą będę budował, to troszeczkę pewnie mi zejdzie, bo tak szybko jej nie wybuduję, także w 1, 2, 3 dni maksy będzie na tyle z budowy, bo do takich rzeczy oczywiście nie da rady. Jutro na kanale nie będziecie widzieć filmu jeszcze wstawiania i budowania, bo dopiero muszę jeszcze pokupować niektóre rzeczy, bo one oczywiście będą wkręty kupowane i takie tam jeszcze inne zapasy, bo tego akurat w tej chwili nie mam, więc będę musiał po prostu to zakupić. No i oczywiście dla was tutaj jako do budowy, żebyście widzieli, co i jak, to w tym miejscu, gdzie teraz jestem, to w ogóle nie będzie budowane, tylko będzie budowane w tamtym, gdzie jest ta przyczepka do także do przerobienia i zrobienia, żeby pasowała sam raz. Więc no, moi drodzy, no, klatka jest teraz plan. Co do wymiarów, to klatka powstanie na około do 30-40 klików na pewno w sześciokomorowej klatce. No zobaczymy, jak tu będzie, bo wakacje po zbudowaniu tejże klatki nowej, moi drodzy, powstaną i w ogóle będą nowe nabytki wtedy, czyli nowe hodowle klików, bo przechodzę pomału w rasowe i zobaczyć przy okazji, jak to się hoduje, bo i rasowe, i mieszańce, i tego typu również, bo na razie jeszcze nie wiem, jakie będę dokładnie jeszcze hodował, ale zamierzam spróbować w rasowe przejść i sprawdzić przede wszystkim w rasowe kliki, jak tutaj mniej więcej się je hoduje i jakie są większe prace, czy więcej wymagań, czy też nie ma. Oczywiście będę miał tą okazję ja i również spróbować, bo nigdy rasowy jeszcze nie hodowałem, więc od razu mogę wam powiedzieć, że dopiero pierwszy raz. No i ta klatka, o której wspominałem, będzie na sześciokomorowa, że będzie podobna do mojej klatki, która mam tą pierwszą, tylko że tam są trzykomorowe wejścia, a żeby sześciokomorowe, że będzie klatka dużo wyższa. No i przy tych właśnie rozmiarach tego typu będę chciał tak zrobić, żeby królik, oczywiście, który będzie w niej klatce przebywał, czy to będą samice i samce, jak i też młodzież, bo oczywiście na młodzież także będę chciał się rozglądać. No to, moi drodzy, no to tu więcej gadać, no po prostu wiadomo, że będzie trzeba zrobić na tyle, a nie, że królik będzie miał mało miejsca na latanie, na bieganie po klatce, jak już będzie miał, będzie gotowa ta klatka do już rozpoczęcia hodowli. No na takie wymiary będę chciał zrobić, żeby oczywiście była wygoda dla królika i miał oczywiście dużo miejsca, a szczególnie samice, które
okotne by się okazały, abym ją zakupić, albo dopiero będę się dopuszczał, no to wiadomo, że miejsca też będą one potrzebować. No co do kozów, to będę musiał pewnie do kozów troszeczkę więcej materiału dokupić, bo tutaj widzę, że są trzy takie dosyć może dobre drzewo na kozły, żeby tutaj między innymi postawić jako nóżki i przede wszystkim jeszcze obudowa, żeby po prostu później tylko wkręcać wkrętami, czyli deski, które będą już oczywiście wkręcane do tych kozłów i jako konstrukcja, bo na kanale teraz jak będę budował tą pierwszą klatkę, już drugą w sumie, ale pierwszą będę budował do tych nowych klików, no to będziecie widzieć od A do Z tę budowę, czyli rozpocząć od podstaw do samego końca, abyście widzieli, jak tutaj mniej więcej też tą klatkę w przyszłości zbudować, bo oczywiście hodowla klików najbardziej będzie się rozwijać, jak i nowe nabytki, też na to wszystko przyjdzie czas. No wakacje jak wakacje, no wakacje chcę najwięcej porobić, bo już teraz jest ten czas na to, żeby pomału tutaj realizować swoją przyszłość i plany, więc myślę, że dzięki temu wszystkiemu uda się tutaj zrealizować na tyle, że będzie to wyglądać i będzie to oczywiście również miało ręce i nogi, więc no między innymi zobaczcie, co tak naprawdę z tego wyjdzie, bo ja sam jestem ciekaw, jak tu wyjdzie mi z tą budową, no na pewno tak szybko jej nie zbuduję. Troszeczkę czasu pewnie mi to potrwa, zanim ją zbuduję, więc piszcie w komentarzu, jak tutaj, czy widzicie, że materiał może mi zabraknąć, czy też nie, bo ja na pewno obstawiam, że może materiału zabraknąć. Tutaj też przede wszystkim będę musiał ten materiał, który mam już przygotowany, to przenieść do tamtego budynku i w tamtym budynku będą filmy i vlogi wstawiane właśnie z budowy, więc myślę, że jak uda się, to może do żniw by już ta klatka byłaby gotowa, ale no sami dobrze wiecie, zależy też, bo widzę, że już niektóre są popękane. Ja będę widział, że są popękane, albo będą te mi pękać deski w razie przykręcania czy cokolwiek, no to będę musiał niestety z czegoś innego myśleć, innych desek. Prędzej to są takie chudsze deski, a gdy przyjdzie okres zimowy, no to pewnie się zastanowicie, a gdzie tu kurde grubsze deski albo coś. No wiadomo, grubszy desek też będę musiał coś zrobić, bo przyjdą mrozy zimą i tak dalej, śniegi, nie śniegi. No i że oczywiście, żeby te króliki mi tutaj nie zamarzły i tak dalej, więc no wszystko zobaczcie co i jak tu powstanie, jak już będzie w trakcie budowy i jeszcze będę wtedy dużo więcej opowiadał co i jak, wymiary do wymiaru i przede wszystkim sama podstawa budowy. No więc także to są plany na miesiąc lipiec, jeżeli chodzi o nowy miesiąc, który się rozpoczął. Dzisiaj mamy już drugi, jutro, czyli mamy już trzeci, no to że 3 lipca pomału zacznę coś przede wszystkim jutro już jeszcze sprawdzać i przygotowywać materiały. To jak rano wstanę, pojadę pewnie po trawę na świeżo do klików, bo teraz jeżdżę na świeżo, że rano i wieczorem, więc akurat myślę, że zaraz jak rano wstanę, to pojadę. Gdzieś jak pewnie w pół do ósmej, ósma jakoś tak, zależy o której nieraz mi się stanie, bo nie mi się potrafi chwilę pospać dłużej, nieraz mi się zdarzy, że pośpię troszeczkę krócej i od razu stanę. No wiadomo, wakacje, wakacje, trzeba korzystać ile się da, więc no generalnie tak to rysy widzowie wygląda. No i co do budowy jeszcze, no to zapewne mi materiału obstawiam, że na pewno mi braknie, bo zajmując tym tutaj materiał, który póki co jest, to sami widzicie ile tego wszystkiego jest, no sam obstawiam, że materiału braknie na pewno na samą budowę i nawet w trakcie budowy może mi już zabraknąć materiału, bo już będę widział, że ten materiał mi nie będzie wchodził. Piszcie dużo komentarzy, czy będzie mi wchodziło, czy też nie, bo wszystkie komentarze będę czytać, aby ważne, żeby te komentarze pod tym właśnie filmem się ujawniały co i jak, więc no generalnie tak to by drodzy widzowie też myślę, że na spokojnie by tym by wystarczyło. Więc to taki jest projekt, no klatka sześciokomorowa, to jest wezwanie dosyć do mnie póki co duże, żeby to zbudować, żeby to miało ręce i nogi, a nie że po roku klatka się jeszcze zawali, czy coś innego się może z nią wydarzyć, bo wiadomo ciężar jako tako też będzie musiał utrzymać się na tych ilość klików. Jak dobrze bym powiedział, no to jak do sześciokomorowej po 3 samiczki, czy to może po 2 samiczki pierwsze, później jak już przyjdzie czas zakupów, to jeszcze zresztą o tym wszystkim na kanale się przekonacie również w wakacje, bo na pewno zakupy będą już po żniwach, ale póki co o innych zakupach nie myślę, tylko o zakupie jeszcze materiału, żeby tutaj tą kratkę postawić krok po kroku i żebyście widzieli też na kanale
jak mi tutaj mniej więcej ta budowa zresztą wychodzi, więc no tak generalnie to wygląda. Co do kozłów, to mam tutaj te trzy. Będę musiał się jeszcze w domu, będę musiał gdzieś się rozejrzeć po garażach, czy gdzieś jeszcze nie ma dodatkowych. Będę miał pewność, że jakby mi nie zabrakło, to myślę, że powinno mi to na spokojnie, jak na początek tej kratki kozłów, wystarczy jako nóżki i jako konstrukcja, żeby coś to pasowało, więc miejmy nadzieję, że wszystko wyjdzie zgodnie z planem. A więc to, moi drodzy, 10 minut mojego gadania właśnie na ten temat budowy klatki. Od jutra, od środy, jak dobrze pójdzie, to będę zaczynał z budową. Materiał przeniosę ten, który tutaj mam, więc piszcie bardzo dużo komentarzy i tak dalej, czy będzie mi ten materiał pasował, czy też nie, bo to zależy też od razu. Niektóre widzę, że elementy będą jakieś po właśnie zniszczone, będą popękane, no to te będą odpadać, a wezmę tylko te, które mam nadzieję, że wytrzymają dosyć dłużej. No oczywiście nie zastanawiajcie się tylko, że mam tylko ten materiał, bo inny materiał w domu też mam, w garażu pochowany, więc zapewne z tamtego też będę musiał coś do budowy zużyć. A więc, moi drodzy, co, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie z tego miejsca. Jeżeli Wam się podobało, to łapeczka w górę, komentarz, udostępniacie, zostawiacie jak najwięcej łapek w górę, żeby motywować do dalszych nagrań. No i, moi drodzy, co, budowę, myślę, że czas najwyższy rozpocząć, bo tyle czasu gadałem o tym, co i jak, kiedy to budowa, więc lipiec to jest czas najwyższy, żeby już to w końcu ruszyć i z budową pomału coś tam zaczyna się też działać. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Zapraszam też na kanały, które są standardowo podawane w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, no, już jutro, czyli w środę 3 lipca o godzinie 18. Więc do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.